No, mógłbym stracić wymowę, mógłbym być sparyżowany, mógłbym dużo rzeczy tak naprawdę, gdyby ta płyn całkowicie spłynął, więc na szczęście nie spłynął całkowicie. Gościem kanału Koloseum Super Expressu jest dzisiaj Kamil Łaszczyk. Witam cię, Kamil, bardzo serdecznie. Witam również. Kamil, miałeś walczyć w walce wieczoru 8 lipca w rodzinnym Wrocławiu. Miał to być powrót do boksu po kilku miesiącach ukochanego boksu, ale wiem, że nie walczysz. Dostaliśmy taką informację już na maila, oficjalną informację prasową. Powiedz mi, co się stało, bo słyszałem, że jakieś problemy zdrowotne i to wcale nie małe. Powiem tak, byłem na masażu 22 byłem na masażu. To był chyba czwartek, z tego co pamiętam, to był czwartek. I no, pani mi weszła kolanami, można powiedzieć, na pośladki. I nie ukrywam, że aż mi nogę wyprostowała w pewnym momencie. Myślałem, że tak ma być, tak jak mam być szczery. No, byłem tam nieraz robiłem tam masaże. I zawsze byłem zadowolony. No ale no, na to wygląda, że coś mi popsuła. Nie coś, tylko popsuła mi kręg jakiś, gdzie wypływa ta przy okazji, no, że tak powiem, no, wypływa mi wszystko, te wody, które są w głowie, wypływają tam niżej. Czuję cały czas pośladek lewy. No i nie ukrywam, że jestem troszeczkę załamany tym, że tak się stało, no ale co mogę, już no, nic nie zrobię. A powiedz mi, co robiłeś dalej, no bo jeżeli to 22 się wydarzyło, a jeszcze informacje dostaliśmy dziś. I nie ukrywam, że trenowałem z bólem głowy, bolała mnie głowa. Ciężko było mi sparować, więc nie sparowałem, bo ciężko mi było wydawać w ogóle walkę, robić walkę ścieniem, bo jak tylko zrywałem, robiłem szybsze kombinacje jakieś, no to mnie od razu bolała głowa. No i tak sobie myślałem, że może muszę odpocząć, no i odpocząłem, nie robiłem nic i w piątek przyjechałem na sparing do Dzierżoniowa. Chciałem posparować, po pierwszą rundę robiłem wszystko, żeby nie dostać żadnego ciosu w głowę. Udawało mi się, tam dostawałem jakieś tam ciosy na dół. No i w drugiej rundzie nie ukrywam, że stanąłem w narożniku. Pamiętam, sparing partner zaciągnął trochę do narożnika i stanąłem, zrobiłem gardę. Przyjmowałem ciosy na gardę, a jednym słowem głowa mnie tak bolała, że powiedziałem pieprzę to i że przepraszam, ale nie dam rady zrobić sparingu. No i nie zrobiłem sparingu. No i dobrze, że tak naprawdę, że skończyłem ten sparing, bo mogłoby się skończyć tym, że mogłoby być ze mną nieciekawie, mogłoby się zrobić jeszcze gorzej. Więc tyle dobrego, że gdzieś tam moja głowa powiedziała mi, że lepiej odpuścić. Odpuściłem, no i no dzisiaj pojechałem na, zrobiłem rezonans. Rezonans, można powiedzieć, półdupka, tak to powiem, tak to nazwa. I tam coś się wydziela, jakaś właśnie ten płyn, czyli ten tam z przesadzki mózgowej. No i nie ukrywam, że lekarz od razu nie powiedział, że żadnej walki, nie ma niczego, muszę odpoczywać, nie mogę nic robić. Więc no, tu jestem w sumie najbardziej załamany, że tak naprawdę nie mogę nic robić, nie mogę nic trenować, więc no, człowiek całe życie trenuje, a teraz ma nic nie robić, to ogólnie to jest masakra, także tak powiem. I najgorsze jest to, że no, chciałem bardzo zaboksować teraz, no bo jednak no, ostatnią walkę skończyłem w sierpniu. I chciałem bardzo zaboksować, żeby właśnie, że też żeby nie powypadać z rankingu, żeby jednak walkę stoczyć. A no, stało się jak się stało, no i jedno słowo jestem, nie będę przeklinał, ale wkurzony i to mocno. Wkurzony i pewnie taki, w sumie zrozpaczony to może za duże słowo, ale no po pierwsze kilka miesięcy treningów poszło na marne, a po drugie no to z tego co mówisz, płyn i tak dalej, no to kręgosłup, głowa, to bardzo poważnie brzmi. No brzmi poważnie. Lekarz powiedział, że do 6 tygodni powinno być już ok, po 6 tygodniach już powinno być ok, że mam się nie przetrenowywać, mam niczego nie podnosić ciężkiego, mam jeść, można powiedzieć, takie rzeczy bardziej papkowe, żeby to się tam zlepiło, więc no nie ukrywam, że jestem troszeczkę podłamany tym, że tak jest, no ale
Może mi Bóg poczerze przed czymś chroni, no nie wiem, nie, ja tak sobie tak próbuję wmówić, że nie ma nic bez przyczyny, no nie wiem, nie, naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć tego, dlaczego tak jest. Ale rozumiem, że ten uraz i to wszystko wzięło się od tego masażu, tak? To nie były jakieś takie sprawy dłuższe, bokserskie w głowie, coś? Nie, 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 no nie, ja zrobiłem rezonans w poniedziałek i wszystko wyszło ok, było wszystko dobrze. Dobrze się czułem, no i po czwartkowym masażu już tak jakoś było, brzydko mówiąc, że tak powiem, chujowo. Zaczęła mnie boleć głowa, mówię, kurde, no, dziwne. A taki straszny ból głowy był? Taki, co nie miałeś go nigdy wcześniej? No powiem szczerze, że miałem kiedyś taki ból, ale na pewno nie tak długo, którym mi się tak długo trzymało, no bo to nie ukrywam, że tydzień czasu chodziłem z tym bólem. Poszedłem w tą sobotę właśnie do swojego takiego czarodzieja, do osteopaty, bo ja najpierw u swojego fizjo, on tam ponaciskał mnie, potem poszedłem właśnie w sobotę poszedłem do osteopaty, on mnie ponaciskał i ta głowa przestała mi boleć, ale nie ukryłem, że jak robię głową szybciej tego, no to tak czuję jakby, nie wiem jak to nazwać, pustkę? Jakby po prostu, no ciężko, jakbym po prostu, nie wiem, popił, dłuższy czas pił i nie ma szans czegoś cokolwiek zrobić. A wspomniałeś o tych 6 tygodniach, że po tych 6 tygodniach może być lepiej. To jest, nie wiem, jakąś rehabilitację w tym czasie będziesz miał, czy po prostu masz, że tak powiem, leżeć i po prostu... Muszę się umówić jeszcze do... Tu mi napisał zlecenie, że muszę się umówić jeszcze do jednego lekarza. On mi powie też na pewno, co mam robić. Po tygodniu na pewno będę musiał wzmocnić coś tam. Mówił o treningi. Przepraszam, że to tak ten z fizjoterapeutą mam robić treningi. To narzeczony tak to ja też trochę tak odpowiadam, bo nie ukrywam, że dzisiaj moja głowa jest. Nie ukrywam, jak się dowiedziałem, jak mi powiedział, co mi się mogłoby się wydarzyć, to ogólnie. A co mogłoby się wydarzyć? Jakieś najgorsze scenariusze były? No mógłbym stracić wymowę, mógłbym być sparaliżowany, mógłbym dużo rzeczy tak naprawdę, gdyby ta płyn całkowicie spłynął, więc na szczęście nie spłynął całkowicie, na szczęście nie odwodniałem się jeszcze tak, chociaż ten tydzień miał być taki, że właśnie miałem troszeczkę odpuścić wodę, więc dobrze, że tego nie zrobiłem wcześniej i wcześniej, że jednak tą wodę piłem. No bo jakbym no nie pił, to możliwe, że byłoby naprawdę nieciekawie, więc no jest tam, wierzę, że jednak sobie nie było, Bóg na mną czuwa, chociaż no wkurza mnie to, że jednak cały czas jak coś mnie poryka, coś się dzieje, jak nie jakie Achilles, jak nie coś, nie wiem o co tu chodzi. Już mówię do narzeczonej, już powiedziałem, że muszę chyba iść do jakiejś wróżki, bo ktoś chyba mnie przeklął. Tak może by być, ktoś tam rzucił jakieś czary, leleczka wudu czy coś takiego. A powiedz mi, bo wspomniałeś o tym sparingu, że głowa ci powiedziała, że trzeba przystopować, no to rzeczywiście jak teraz sobie przytaczasz te słowa lekarza, że mogło się skończyć bardzo źle, więc jeżeli byś powiedzmy, nie wiem, stwierdził, że no dobra, boli głowa, ale jednak podkręca jeszcze tempo, bo zaraz walka, chce walczyć, no to rzeczywiście mogło się skończyć źle, więc no rzeczywiście chyba ktoś tam czuwa nad tobą. Kurczę, no wierzę w to bardzo na pewno, że ktoś czuwa. Na pewno mojej świętej pamięci dziadek, który no, powiedział, że będę kiedyś mistrzem świata w boksie i wierzę, że on na pewno na mną czuwa. Jest dużo moich bliskich już tam na tym drugim świecie, więc wierzę, że też tam gdzieś tam, jak on mnie widzi, to oni jednak gdzieś tam widzą mi i coś tam pomóc mi, żebym szedł na tą lepszą drogę. A powiedz mi, jak tak właśnie usłyszałeś od lekarza, że gdybyś normalnie trenował dalej, zaczął się odwadniać i tak dalej, mogłoby się to skończyć bardzo źle, to jest takie uczucie, jakbyś, nie wiem, obuchem po głowie dostał, bo to są takie informacje, których na co dzień się nie słyszy. No ja nie ukrywam, że jak tam wszedłem, byłem suchy, to jak stąd wyszedłem, byłem za mokry. Więc no pierwszy raz, że usłyszałem od kogoś i... No i tak naprawdę przestraszyłem się o swoje zdrowie tak naprawdę, bo jednak no, zdrowie się ma jedno. A bez zdrowia nie ma się niczego, więc no dobrze, że tutaj Chycki mnie tam zaprosił, powiedział, żebym przyjechał, zrobił badanie, zrobił ten i bardzo, bardzo dziękuję, że to była taka możliwość, że pojechałem, zrobiłem i przynajmniej wiem, co jest, bo tak naprawdę no pewnie bym
miałem taką przez chwilę myśl, że a nie jadę, lepiej troszeczkę jest, bo zjadłem tam keton, ale nie keton, ale tylko zjadłem trzy tabletki apapu i przestało mi tak głowa trochę przestała boleć. I mówię, a kurde, no to może nie będę jechał. Ale gdzieś jednak serce mówiło, że jednak tam gdzieś tam głowa w sumie bardziej mówiła chyba, że o tym, że jednak chyba powinienem pojechać zobaczyć, czy wszystko jest okej. Okay. I pojechać do lekarzy, którzy się znają na tym, bo mówiłem, że właśnie, że mnie głowa boli. No i to jest dziwne, właśnie, że no zrobiłem w poniedziałek, robiłem rezonans i było wszystko okej, okay, więc dla mnie to takie było, o co tu chodzi tak naprawdę, więc no dobrze, że pojechałem i że sprawdziłem, bo mogłoby coś się skończyć dla mnie na pewno nieciekawie. A powiedz mi, czy zamierzasz, nie wiem, jakieś kroki w kierunku tej firmy od masaży, coś wystosowywać, bo no w sumie to na pewno, mogli ci na pewno zrobić wielką krzywdę. Na w sumie pewno ci zrobili, no. Na pewno będę chciał, już rozmawiałem z adwokatem i będę na pewno chciał napisać pismo, będę chciał z nimi porozmawiać na pewno, no bo kurde, no nie wiem kto. I najgorsze jest to, że ja tam byłem już dużo razy. I za każdym razem byłem zadowolony, ale była jakaś nowa kobieta i no nie wiem, jak nie umiem tego opisać, no nie jestem w stanie tego opisać. No, pamiętam ten moment, gdzie usiadła mi na kolanami na pośladkach i nagle wyprostowała mi się noga i to było dla mnie takie dziwne, że bo tam jest niby, bo tam jest, w pośladku jest tam nerw kulszowy, to dobrze mówię? Tak. I to było takie dziwne, że mi tą nogę wyprostowało i no i teraz już wiem, że na pewno to było, no to się wszystko wydarzyło tam. Okej, okay, no to nie ciekawe informacje, ale na szczęście w porę się, że tak powiem, twoja głowa opamiętała i no to powinno zmierzać wszystko teraz ku dobremu, prawda? No, musisz odpocząć. Wiem, że dla sportowca, zwłaszcza takiego jak ty, który nigdy nie może na miejscu usiedzieć takie 6 tygodni, to jak wyrok, ale no mogło być gorzej. Tak jak mówisz, mogło być gorzej, więc mogę się tylko cieszyć, że nie jest gorzej. Muszę tylko się dobrze nawadniać, dużo wody pić i myślę, że będzie dobrze, że no i zaraz mówił, że tydzień do dwóch tygodni na pewno do jakiegoś fizjom mam chodzić, który no pomoże mi trochę wzmocnić to, jak to się nazywa, tam te mięśnie właśnie jakieś tam te środkowe, tam gdzie to się wydarzyło. Więc no, wierzę w to, że będzie dobrze i że za niedługo wrócę i że no pojawię się w ringu, no bo nie ukrywam, że pojawiłem się okej, w oktagonie, to było w ogóle całkiem co innego. Fajne na pewno przeżycie, fajna adrenalina, fajne coś innego, ale no ja kocham boks, bardzo chciałem zaboksować. Jeszcze u siebie w mieście to w ogóle jest coś pięknego. No, ale dobrze, chociaż to ja tak próbuję teraz tak, jak sobie myślę, że dobrze, chociaż jest tak, że nie jestem jakimś inwalidem i nie stało mi się jakaś większa szkoda, bo mogła się stać tak naprawdę, więc mogę tylko się z tego cieszyć. Dokładnie, zwłaszcza, że nie tylko narzeczona w domu, ale też córeczka, prawda? A tam trzeba trochę podźwigać. Prawda. Jak tam się sprawujesz jako świeżo, no już nie taki świeżo upieczony, no ale nadal młody tatuś? Kurze, to trzeba byłoby pytać bardziej narzeczonej, ale w miarę myślę, że chyba okej. Okay. Dajesz radę? Tylko ten tydzień nie ukrywała się, gdzie mnie głowa bolała, to trochę, no nie pomagałem za dużo, no nie ukrywam, bo mnie ta głowa bolała. Dużo spałem, bo nie ukrywam, że myślałem, że jakaś choroba może mnie łapie, bo coś, to mówię, wygrzeję się, będę leżał w łóżku. Będzie dobrze, tak? No ale to jednak nie pomogło. Dokładnie. I ja wiem, że teraz masz na głowie te problemy zdrowotne i tak dalej, ale sam wspomniałeś przed chwilą Oktagon. Twój promotor Mateusz Borek delikatnie mi wspominał, że po tym powrocie do boksu tam podobno miał być jakiś rewanż z panem Amadeuszem. Czy to prawda, nieprawda? Ja powiem tak. Ja z wielką chęcią jeszcze raz bym z nim zawalczył, bo coś on tam gada, że on to wygrał, tą walkę. Ale jakby chciał walczyć, no ja chciałem w K1, tak, no ale on, tak jak mówiłem, on tam jaj nie ma, żeby iść w K1. Może być w MMA, ale ostatnia runda jest bez limitu i już nie będzie wtedy gadania. Walczymy do momentu, który nie padnie. Jakby, ale taki rewanż będzie w MMA, czy nie będzie? Nie wiem, nie, jest mi ciężko, powiedzieć. To nie zależy ode mnie, ja tak jak mówię, ja jestem otwarty. Ja mogę mu z chęcią jeszcze raz pieprzyć. A teraz bym mu chciał pieprzyć tak, żeby po prostu nie było gadania. Okej, okay, to na koniec się zapytam, bo
We frikach walczył Artur Szpilka, walczyłeś ty, walczy Ewa, walczyła druga Ewa, a dzisiaj gruchnęła wiadomość, że w MMA Andrzej Fonfara kontra Marcin Najman. Co ty na to? Bo to jest takie zestawienie, którego, powiem ci szczerze, sam bym nie wymyślił. No ja powiem szczerze, że to będzie szybka walka dla Andrzeja Fonfary. Szybkie, szybkie skończenie tego pana. Tak myślisz, że ja wiem, że nie, no przecież... w stójce nie ma co porównywać, ale myślę, że Marcin raczej nie będzie tam chyba próbował w stójce nawet sekundy walczyć. No i co on tam zrobi? Też co myślę, że niewiele, ale wiesz, no to zanim się ta walka nie odbędzie, no to będzie dużo gadania z obu stron na pewno. No, to on tylko tam, no on cały czas tylko gada i gada, tak naprawdę nic nie robi, tak naprawdę. No, z kim on wygra? No, ciężkie pytania zadajesz. No właśnie. No i dobrze, chociaż na koniec fajnie było zobaczyć uśmiech na twojej twarzy, to Kamil, jeszcze raz ci dziękuję bardzo za rozmowę, bo wiem, że trudny czas i przede wszystkim dziękuję ci za to, że poświęciłeś o późnej godzinie te kilka minut dla nas. Wracaj do zdrowia, no i czekamy na ciebie między linami, bo no, dziadek mówi, będziesz mistrzem świata, no i ja w to też wierzę jeszcze. Dziękuję, ja też to wierzę, będę wierzył do końca swojego żywotu. No ale tak jak mówię, wiem, że już mam 32 lata, że te lata lecą, młodzi i gniewni się rodzą, których chcą takiemu jak mi na pewno wlać. Jestem tego świadom, ale no jeszcze wierzę w swoje umiejętności, jeszcze jestem szybki. Do momentu, kiedy będę szybki, będę dynamiczny, będę miał refleks, to będę na pewno boksował. Jak będę czuł, że tego nie ma, to myślę, że zdrowie jest najważniejsze. Sam się o tym przekonałeś teraz. Na pewno. To dzisiejszy dzień mi naprawdę słowa lekarza, który mi powiedział kilka takich słów, gdzie naprawdę zrobiło mi się... No byłem cały mokry, zalałem się cały potem, tak to powiem, cały potem się zalałem. Nie wierzyłem w to, co on w ogóle do mnie mówi. I w ogóle nie wierzyłem, że może takie coś się w ogóle wydarzyć na masażu. To dla mnie... No nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak mam być szczery. Jak się amator takimi rzeczami zajmuje, to widzisz, można dużą krzywdę zrobić, co? Ale najgorsze jest to, że ja tam byłem, naprawdę byłem tam dużo. Ale sam mówiłeś, że to jakaś inna osoba, tak, po raz pierwszy? Tak, no nie wiem, czy ona była po raz pierwszy, czy ten, no ja byłem pierwszy raz u niej i to ja nie ukrywam, że to ja tam byłem nieraz wychodziłem tam, to naprawdę bardzo zadowolony. A tu tak się wydarzyło, no. I nie tylko ja tam byłem, ja, była narzeczona, był tam trener, był tam Waszka, było tam no, kilka osób, dużo osób tam przychodzi. I nie ukrywam, że na dzień dzisiejszy, jak będę miał iść na masaż, to chyba na jakiś delikatny, takiej, żeby mnie, nie wiem, omiział. Narzeczona się w domu pomasuje i będzie gitara. No, dosłownie, bo nie ukrywam, że na dzień dzisiejszy to nie umiem z tego zrozumieć, że jak można tak poprzeć na masażu. No niestety. Na szczęście się, miejmy nadzieję, dobrze skończyło, więc dzięki wielki za rozmowę, trzymaj się. A będziesz dziękuję. W ogóle we Wrocławiu, wpadniesz tam popatrzeć? Na pewno wpadnę pokibicować chłopakom. No widzimy się w takim razie w sobotę. Trzymaj się, dzięki do wielki. Do zobaczenia.